Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Bitwy Epickie. Jest to bitwa w stylu bitew rankingowych, moi drodzy, i zapraszam Was dzisiaj na pokład Smalanda. Moi drodzy, wyposażenie Smalanda, zobaczcie, mamy tutaj pociski odłamkowo-burzące, a do tego pociski przeciwpancerne, okręt posiada torpedy 12-kilometrowe, 76 węzłów, bomby głębinowe, do tego grupę naprawczo-ratunkową, doładowanie silnika PW powracające 272 na sekundę i mamy tutaj radar 7,5 km wykrywania okrętów. Moi drodzy, przypominam, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zasubskrybuj, ponieważ między subskrybentów przy 1000 subskrybentów polosuję cenną nagrodę. Moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was gorąco i serdecznie zapraszam na tą przepiękną bitwę na Smalandzie. Kapitan zbliża się do wyznaczonego tutaj punktu, którego można ładnie przejąć. Tutaj będziemy mieli busty i jest pierwszy okręt, jest to Marson. Kapitan podejmuje walkę, strzela, zobaczcie, bardzo szybko do tego Marson. Marson jest bardzo mocno strzeliwany, flota oczywiście również tutaj pomaga. Jest tutaj wampir, moi drodzy, no i teraz Marson. Marson topnieje w oczach. Pomaga tam kapitan na wampirze, no i Marson. Zobaczcie, on już schodzi, jego praktycznie już tutaj nie ma. Zobaczcie, jest zatopione. Pierwsza krew i kapitan na Smalandzie zlikwidował Marson. Do tego pokazała się jeszcze gdzieś tam Montana, pokazał się jeszcze Pomern i zobaczymy, kto tutaj będzie chętny, aby otrzymać jakieś obrażenia od naszego bohatera lub jakiekolwiek tutaj okrętów drużyny zielonych. Kapitan w tej chwili ma popsuty silnik, czeka, aż sam on naprawi. No i mamy Pomerna, zobaczcie, jest i Pomern. Kapitan delikatnie próbuje tutaj rzucić torpedę tego Pomerna. Miejmy nadzieję, że Pomern nie będzie próbował chować się za wyspę. To okręt, który posiada bardzo dobrą artylerię dodatkową i on będzie próbował tutaj iść na całość. No i mamy Minotaura, słuchajcie, miękkiego killera, że tak powiem, który potrafi takiego Smalanda po prostu zmieść się z powierzchni oceanu. Delikatnie, zobaczcie, kapitan płynie tyłem, będzie chciał przejąć punkt. Bardzo dobre posunięcie, zawsze może w razie czego uciekać. No i teraz jaka decyzja? Czy będzie strzał, czy będzie kapitan jednak dalej cichym zabójcą? Jednak decyduje się tutaj cichutko pogrywać, ale jednak również jego decyzja chyba będzie taka, że popłynie, no, odebrać następnego boosta. No zobaczmy. Po prawej stronie jest Pomern. Jest Minotaur. Minotaur za wyspą. Montana również za wyspą. No i poszły torpedy w kierunku Minotaura. Czy będzie jakiekolwiek trafienie? Drużyna przeciwnia posiada tylko zniszczycieli Shimekaze. No, 6 i 9 Pomern po prawej stronie. Kapitan szybciutko płynie. Chce przejąć to wzmocnienie. To będzie naprawdę dobre posunięcie. No niestety nie widzi tutaj okrętu, ale jednak udało się tam, słuchajcie, trafić. No i kapitan wpływa tutaj zdecydowanie na przyjęcie tutaj doładowania. Jest Minotaur, jednak kapitan będzie próbował strzelać, słuchajcie, przerzucać pociskami za wyspę. Mamy tutaj piękne, słuchajcie, trajektorie lotu. No i jest tam Minotaur trafiony. Jest trafienie, no na razie to tak. Ale jednak, uszczuplony troszeczkę już jest, więc wydaje mi się, że kapitan jeszcze będzie chciał jego tutaj ustrzelić, chociaż
Podejrzewam, że będzie się szykował, nie będzie chciał tutaj łapnąć Shime Kaze. Jest Montana. Jest Montana. No i za chwileczkę będą wyrzutnie torped załadowane. No, niewesoło to wszystko wygląda. Montana praktycznie nie robi nic, ona całą tutaj bitwę stoi za wyspą. Torpedy przeładowane. Montana, ona będzie chciała iść prawdopodobnie do ataku, no ale słuchajcie, co się będzie działo? Jest już Shimakaze pokazała się tuż przed dziobem Smalanda. Ona tutaj artyleryjską nie ma żadnych szans. Zobaczcie, co się w tej chwili będzie działo. Poszły torpedy w kierunku Montany. No, uciekamy od torped. Shimakaze odkręca to w lewo, to w prawo, będzie chciał jeszcze schować się w dymie, ale w tej chwili jest radar, słuchajcie, i w międzyczasie jest zatopiona Montana torpedami. No, ja tutaj też dobrze, słuchajcie, nie wróżę temu niszczycielowi, który jest tam skutecznie obijany. No i jest zatopienie, zobaczcie, trzecie zatopienie pozostało. Pozostały trzy okręty w drużynie czerwonej, zieloni posiadają tylko dwa okręty. Bardzo ładna tutaj bitwa, no i czekajmy, żeby tylko ten Pomeran się tutaj nie pokazał, bo on może naprawdę tutaj zagrozić. Jest Pomeran i Minotaur i do tego jeszcze będziemy mieli Libertad. Zobaczmy. Kapitan wchodzi, blokując tutaj krąg do przejęcia. Jest Pomeran. Oby się teraz nie wyświetli, bo ta artyleria dodatkowa może mocno tutaj, słuchajcie, zagrozić. Pomeran, coraz bliżej. Libertad 11,5 km. Jest i Minotaur. No, słuchajcie, wszystko jest na ostrzu noża. Wooster odpływa, ucieka, próbuje się gdzieś tam schować przed pancernikami. No, zobaczcie, co się będzie dalej działo. Czy jest trafienie? Zobaczcie, trzy torpedy, jest tam zalanie. No i teraz trzeba trafić jeszcze, żeby ten pancernik dostał podpalenie i podziękujemy. No jednak jest to ryzyko, zobaczcie, duże ryzyko. Kapitan tutaj strzela, oby się jeszcze podpalił. Jest zatopienie. No i Minotaur. Trzeba chować się za wyspę. Minotaur może tutaj naprawdę zrobić ogromną robotę, jeżeli chodzi o no, walkę ze Smalandem. Smaland swoją artylerią obija, zobaczcie, nie próbuje tutaj się ratować. No nie udało się. Libertad, jego artyleria dodatkowo również tutaj bardzo, bardzo skutecznie próbuje zniszczyć Smalanda. Smaland podejmuje tutaj ucieczkę między wyspy, będzie chciał się schować, no i torpedy. Zobaczmy, pójdą torpedy do Minotaura, wąsko, tak jest, no i tam Libertad walczy z Woosterem. Czy ten Wooster zlikwiduje tego Libertata? No zobaczmy, no ale ładnie topi się tutaj, kurczę, już Minotaur, on dostaje, no i chyba teraz pokażę swoją burtę, te torpedy chyba w niego trafią. Czy trafią, czy będzie koniec tego Minotaura? No nie udało się, ale zobaczcie, mimo wszystko jest tam podpalony Minotaur dołączy do kolegów z drużyny, do zbieraczy muszelek. Zobaczcie, jest Kraken uwolniony. No nieprawdopodobne. No i teraz zobaczcie, Libertad atakuje tutaj Woostera. Wooster potrzebuje pomocy. Wzywa. Kapitan na Smalandzie krzyczy, wracaj, chowaj się. Ja się nim zajmę, no zobaczymy, czy to się uda. No i teraz podejście z drugiej strony. Mam nadzieję, że będzie tutaj jakiś prześwit między tymi wyspami. Kapitan będzie za wyspy strzelał do Libertata, że ta artyleria dodatkowa jego nie chwyci. No zobaczmy. No miejmy nadzieję, że będzie takie miejsce tutaj. Jest 5 okrętów zatopionych. Kapitan na Smalandzie zatopił 5 okrętów. Przejęcie. Tak jest, no chyba to będzie koniec wykonania Woostera. On już jest na końcu mapy, nie ma wyjścia. No, szok, no zobaczmy.
Tak jest, moi drodzy, jesteśmy ostatnią deską ratunku, cała drużyna liczy na ciebie. No nie widać tego Libertata, no i trzeba będzie wziąć tutaj, podjąć walkę lub czekać, przejąć ten punkt. No sam jestem ciekaw, jakie podejście tutaj kapitan zrobi, co wybierze, czy będzie atakował, czy będzie przyjmował i uciekał, no zobaczmy. Kapitan cały czas ma na RPF-ie tego pancernika, no i zobaczymy, czy uda się tutaj zniszczyć pancernika. Jest i on, zobaczcie, jest wyświecony. Decyzja torped, raczej tylko torpedy, bo jeżeli chodzi o artylerię, no to dodatkowa Smalanda mogłaby pogrążyć. Kapitan kręci, 35 sekund pozostało do przejęcia tego punktu docelowego. No i poszły torpedy. 24, 23 sekundy. Poszły torpedy. No zobaczymy, czy Libertad dostanie tymi torpedami. Bohater dzisiejszego odcinka będzie tutaj chyba triumfował, przejmując to. No, może pokaże nam, jak te torpedy płyną. Czy te torpedy wejdą w tego pancernika? Pokazuje nam. No i teraz jest tam trafienie jedną torpedą. Nie ma tam zalania, a szkoda, słuchajcie. Czy wystarczy tutaj wysłać tylko jedną paczkę torped? Druga jest też naszykowana. Poszły torpedy. Kapitan, słuchajcie, nie ryzykuje strzelając. Na minimapie nie widać torped. Poszły wyrzutnie torpedowe. Poszły torpedy, przepraszam. No, dość ładnie płyną. Może akurat to będzie koniec. Odkręca. No i teraz aż się wszyscy tutaj cieszą, że dojdą te torpedy. Jest trafienie, jest wsparcie, jest zalanie. No i teraz trzeba go, no, słuchajcie, podpalić. PW powracające. Jest wzmocnienie zebrane. Jednak kapitan nie ryzykuje. W dalszym ciągu będzie walczył na torpedy. No te 6 tysięcy ciężko byłoby tutaj zebrać. No i Libertad znika. Jest tutaj radar. No i kapitan decyduje się. Zobaczcie, trafać. Jest podpalenie. Bardzo ładnie tutaj płonie. I chyba będzie zwycięstwo. No nie ma szans. Jest zatopienie. Bardzo ładna bitwa. Dziękuję za podesłanie tej przepięknej bitwy. Może ktoś się nauczy pływać na Smalandzie. No. Bitwa z klasą. Dziękuję.